wprowadzenie kodu autoryzacji. Musisz pamiętać, że od momentu pierwszego zaprogramowania nagłówka urządzenie jest autoryzowane na 30 dni pracy. Przed upływem tego czasu należy wprowadzić kod autoryzacyjny. Po uregulowaniu płatności za postpay zostanie on wysłany na adres mailowy podany w umowie wynajmu terminala. Aby go wprowadzić, wejdź w menu Drukarka. A następnie kody autoryzacji. Wprowadź 14-cyfrowy kod, a następnie potwierdź klawiszem Zapisz. Kod autoryzuje urządzenie bezterminowo. Załatwione. Szybko i sprawnie.